Cześć, Minecraft kumple, z tej strony Over i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli w tym momencie nie zostawicie łapki w górę, to mimo tego, że jutro jest dzień wolny, jest weekend, to i tak będziecie musieli pójść do szkoły. Więc jeżeli nie chcecie iść do szkoły, to lepiej w tym momencie stawcie łapkę w górę. Tak więc łapka w górę i oglądamy. No i jeszcze przed odcinkiem chciałem was wszystkich bardzo serdecznie zaprosić na mój serwer rgmc.pl. Właśnie dzisiaj o godzinie 18 wystartował lub startuje, ponieważ nie wiem, kiedy ten odcinek wrzucę, tryb PvP. Tryb PvP na moim serwerze, tak więc zapraszam was bardzo serdecznie do przetestowania tego trybu. Aktualnie jest jedna arena, jest to arena hard. No i zapraszam was tutaj do testowania tego trybu, na pewno dodamy również inne areny, knok, potki i tak dalej, więc zachęcam was gorąco, abyście sobie weszli na serwerek i popatrzyli. Dodatkowo 13 marca, czyli w piątek, w ten piątek, który teraz będzie o godzinie 18:00, startuje Mega Drop, tryb Mega Drop, czyli no tryb, z którego RGMC jest znane. No i również bardzo serdecznie zapraszam was właśnie, abyście sobie już dodali do listy serwerów RGMC i już razem z całą rodzinką odliczali do startu Mega Dropa. W prawym górnym rogu będziecie mieli jeszcze IP oraz datę startu tego trybu. No oprócz trybu Mega Drop na serwerze również za tydzień będzie tryb Survival 1.15.2, za dwa tygodnie startujemy tryb Skyblock, za 3 tygodnie tryb Freebuild, a za 4 tygodnie tryb Jail. Tak więc naprawdę na serwerze będzie dużo trybów, każdy znajdzie coś dla siebie. Tak więc zachęcam was, abyście w tym momencie dodali ten serwer do listy serwerów i sobie elegancko na nim grali. Tak więc miłego oglądania, koledzy. Nie, bo ja mam launchera, ja nie mam tego prawdziwego Minecrafta. No i nie działa. Ja też mam launchera i mi AirGuard działa. Tylko na Crystal Launcherze nie działa AirGuard. No, ma krystal. Ja mam krystala właśnie. No to ci nie będzie działał AirGuard. Musisz sobie pobrać jakąś inną wersję. Ja miałem krystala i mam te launchera. Ja to over mogę? A ile ty i masz już lat? Mam nowe konto. Chciałem takie rekru. Co? Nowe? A ile masz lat, jakbyś takie rekru chciał? 13. 13 masz, na pewno? To do jakiej klasy chodzisz? Kurde, no bo ja mam taki wykowy głos, no naprawdę. Moja koleżanka ma 11, jest ładna, a ja mam 13, to nie? Jesteś brzydki. Ha. Nie no, może też jest brzydki. Ładny. Nie mów tak o nim. Nie wiem. No właśnie, jestem beauty. Jesteś beauty? Pomogę tego hatera. No, a... no to do jakiej klasy chodzisz, skoro masz 13 lat, dla potwierdzenia, bo z głosu to tak bym ci dał, no tak z 5 lat tak około. Jezu, no ja nie wytrzymam mu! Czemu? Dobra, mam lat 13. No. I ty 6. Do 6 klasy chodzisz? No, do 6, bo oczywiście mam takie dobre oceny z tej matematyki. Z maty masz dobre oceny? Znaczy takie na dwójce jestem. No to chyba nie są dobre oceny, jak jesteś na dwójce. To takie, no tak ledwo co. Ale, słuchaj, ja ci daję zawsze lajki pod... żeby mi potwór nie wyskoczył, albo żebym nie dostał jedynki i widzisz, działa. Działa? Nie dostajesz już jedynki, odkąd dajesz łapki w górę? Już nie dostajesz, no i widzisz, działa. Wszyscy mówią, że to nie działa, a ty jesteś przykładem, że działa. A z innych przedmiotów tak, jakie masz oceny? Dobre tam? Bo helper, wiesz, helper to musi dobrze reprezentować serwer, on musi nawet dobre mieć oceny w szkole. To już ci mówię, co nie? No dobra. Bo jest tak, z angielskiego mam normalnie... 4 powinienem mieć, ale mam 3 chyba, bo lecę cały czas na 3 minus z angielskiego. No. Co dalej? Jeśli chodzi o inne takie, no inne przedmioty, no to też tak na dwójkach, tylko teraz troszkę zawaliłem z geografii. Z geografii, Lipa? A co masz na geografii, czy tak zawaliłeś? I dwójkę mam też chyba. O kurde, no to nie wiem, no byś musiał chyba się poprawić na trójkę z geografii i z matmy, jakbyś helpera chciał, tak myślę. O, spoko, pierwszej poprawnie, trafie. Nie ma tego.
problemu, poprawia. Ja mam trójki wszystkiego i się cieszę. Znaczy nie za wszystkiego, z większości. Czyli dałbyś radę poprawić na trójkę, aby ci trójka na koniec wychodziła, jakbyś chciał helpera? No a jak, chłopie? No dobra, a z polskiego jak to ci to idzie? Mogę teraz... No jeszcze poczekaj, bo jeszcze polski na przykład to jest też bardzo ważne, abyś z polskiego, abyś z błędami nie pisał i tak dalej, jak ci z polskiego idzie? Tak, ja lubię to. Ja dostałem szóstkę z historii z admina. Dobry śmieć. Ja lubię polski, co nie? Bo ja na polskim to jest zła pani trochę, ale pozdrawiam panią bardzo, ale tak to ten... To... Ryby nie mają prawa głosu. No to ja mam takie... No dwójkę mam, o. Znowu, bo wiesz dlaczego? Bo patrz, ja piszę na taką normalnie wszystko A, O, M, U z kreską, a jak piszę w zeszycie, to mnie jakoś nie idzie. To jest wina komputera, czy co? Ale jak? Nie rozumiem. Chodzi ci, że w zeszycie błędy robisz, tak? Czy jak? Nie, z dużą literą ostatnio miałem, sprawdziam, to dostałem 3. Czemu się z niego śmiejecie? Over, taka sprawa, nie? Potem, zobaczyłem, że tu masz widzów plus 11. On ma lat 13 akurat. Nie, nieprawda, ja mam 10, rocznikowa 11. No ale ten kolega, z którym rozmawiamy... 13, nie ma... Ja, mordeczko, on nie powiedziałbym, że ma 13. Nie, on ma 13, masz 13. Boże, no ja nie grałem, Boże Święty! Nie moja wina, że nie mam mutacji, no Jezus! Ale wy jesteście! No oni ciebie nie rozumią, no oni nie wiem, niewychowani są. Niewychowani są. Overkety dzień żyć, admino. Nie wiem. Dawaj, na Vertesa UHC nagrywaj. Nie. Nie z tego ścieka, jak to Co kolego? Helpera albo test helpera? No nie wiem, bo tak no dwójki masz, no a tak nie wiem, czy na dwójkach można na helpera przyjąć, szczerze mówiąc, no. On czwórki jak z admina. No tak czwórki kurde. To już tak na admina, no ale dwójka z polskiego, no to trzeba dobrze pisać. Sorry, daj mi kurwa overa. Nie, no weź, no proszę cię. Ale nie na chwilę. Na chwilę? Po co ci na chwilę? A po co ci na chwilę helper? Nie, ja bym chciała... Znaczy ja nie chcę na chwilę, tylko... Patrz, ja oglądałem odcinki, że ci niszczyli serwer chyba. No, tak kiedyś było? Mi niszczyli. Kiedyś mnie niszczyli. Fajnie teraz. Over. Co? Powiem ci tak. Ja ogólnie, co nie, to ja umiem tą taką siekierę robić. I jaką tą siekierą, to ja mogę robić taką wód, to drewno, bo widzisz, ja umiem wszystko z angielskiego. Wszystko umiem, normalnie mogę cię, no over, no to chyba zero było, nie? No, tak. Nie, over, no, zawsze nie. No to chłopie, ja to normalnie jestem najlepszy z angielskiego w klasy, bo to moi koledzy... No mów dalej. Oni są też polski, nie? Oni to mają piąty, nie? No. Ale ty jesteś najlepszy z angielskiego. O, zapnijcie morczy, gangster mówi jakiś. Ja w siebie wierzę, ja siebie nie odpuszczam ogólnie, nie? No. Ja mam chyba dyskalkulię, czy jak to tam się nazywało, to z matematyki takie. No. Nie pamiętam. Ale ten, no taki na dwójkę jestem z matematyki, chyba. Nie, no na dwójkę. No tak. Teraz jest nowy semestr, to też trudno, tak. Bo co chwilę są sprawdziane i trzeba się uczyć, to nie? No. A tak co masz, masz na matematyce? Jakie masz zagadnienie teraz? Teraz mam nie kąty, tylko te. Czekaj, ja wezmę podręcznik. Dobra, a co ty nie pamiętasz? To jak ty się tam uczysz, kolego? O, tutaj... Over. Co? A weź spróbuj sobie nadać te 126. To nie będą działały, bo to są chyba te gify twoje. No ale przecież tobie normalnie działały na tym. Mam poczekaj, znajdę. No dobra. No, nie działają te skrzydła. Mam takie coś, słuchaj teraz. No słucham. Teraz mam 3
No, słyszę. Lewego boku i rąbu. Rąbu? No to dobrze. Przyjrzyj się powyższym obrazkom. Jakie jest pole otrzymalnego prostokąta? Jakie pole ma równe głobok? A P równa się A razy H, to A długość boku podstawy, H wysokość opuszczona na tę. Teraz, że jestem w szóstej klasie, nie mam brata. A, no dobra, no tak masz takie coś do... Jakie jest pole rąbu? Wzór na pole rąbu. Szybko teraz musisz odpowiedzieć. Kurde, masz, no. No, bo miałeś o tym temat, więc powinieneś wzór nie wiedzieć. Wzór na pole rąbu? Tak, wzór na pole rąbu. A temat, ja wiem... Ja znam te przykłady, to było... Czekaj, bo ja znam przykłady tych metrów i w ogóle. To było pierwsze, to było... Poczekaj chwilę, bo ja tu sos jem. Dobra. Było droga równa się razy prędkość. Teraz równa się droga podzielić przez prędkość. Prędkość równa się droga podzielić przez prędkość. Ja to chyba fizyka tak. Jest. Nie, no dobrze. Na matematyce takie coś robimy? Chłopie! A są trudne! Jak się twój podręcznik nazywa? Dobra, no to